tym odcinku postaram się wygrać grę na każdym regionie świata w Brawl Stars. Oczywiście przy każdej zmianie serwera mój ping oraz delay będzie rósł. Z tego powodu rozgrywka będzie coraz bardziej cięższa. A zaczynam oczywiście od naszego regionu, czyli Europy. Na tym regionie nie powinno być jakichś problemów zbytnio. I jak możecie zauważyć, wziąłem sobie Corneliusa. Czy on będzie na tą mapę dobry? Nie mam pojęcia, ale... Aha, już myślałem, że skarnę sobie tutaj pierwszego killa. Niestety ten Dynamite mi uciekł. Nie mogę tego powera podnieść, co jest? Ajajaj, jak szkoda, że nie mam gadżetu na skakanie, bo bym chętnie sobie tam do niego skoczył. Ale dobra, zdobyłem w końcu tego powera i mogę się przemieścić w inne miejsce. Na tej mapie strasznie dużo Dynamiteów i ogólnie Towerów, ponieważ jest zamknięta i... Właśnie nie wiem, czy ja nie powinienem także wziąć takiego Towera. No i oczywiście są Edgary. No jakby Edgara nie było na showdownie, to byłby jakiś cud świata. O nie, no i to był błąd mój. Albo nie, przeżyłem to, ale fajnie. Dobra, to uciekamy na dół. Mam nadzieję, że nikt tu się nie siedzi w tym krzaku. Dobra, na szczęście nikt nie siedzi. Czy na mnie ktoś siedzi? Zaraz sobie zobacz. Tak, ktoś tu... Edgar, no super. No to teraz Dynamite'a sobie wziąłem. Może nim mi lepiej pójdzie. Tu chyba ktoś siedzi. O, siedzi Serge. Ej, serio? Okej, okay. Bardzo dobry ziomek, naprawdę, genialny gracz. O, Mortis, niech on goni tego Dynamite'a i mi pozwoli... Nie, Kit tam na dole chodzi. Popatrz, patrzcie to. Let's go. Nie, przeżyłem to jakoś. Top 3 mamy. Widziałem, że jest Mortis żywy i prawdopodobnie Kit. Tak, tak jest, właśnie tak. Tak to wygląda. Ja tak szczerze jestem dla nich bardzo łatwym celem. No niestety ginę tutaj, już nie ma szans. Może Janet tutaj coś zrobię, chociaż wątpię, bo ta postać nie jest za dobra. Przede wszystkim muszę zebrać dużo power cubesów. Okej, mam 6 powerów. O, tam leży jeszcze kolejne. Daj mi to. O, no i nie dał. Co za gość. No ale dobra, tyle power cubesów powinno wystarczyć, żeby tutaj jakieś zamieszanie zrobić w tej grze. Jak możecie zauważyć, moi przeciwnicy tych power cubesów nie posiadają za wiele. Dobra, będę miał tutaj 7 powerów. Tu mam jakiegoś Sprouta. Może bym go sobie podjechał. Okej, okay, zrobię taki trik, skoczę tu. I będę miał kolejne power cubesy. Fajnie, okej. Okay. Ich mamy aż 9. No i tutaj kolejny, 10. I mamy top 5. Szczerze uważam, że jestem faworytem do wygrania tej gry. O, tu mamy Clancy'ego. Jego by się przydało wyeliminować, ponieważ on jest mega wielkim zagrożeniem dla każdego brawlera. Okej, okay, kolejnego kwraga złapałem. I czy na tej Lilii też zrobię sobie killa? Mam nadzieję, że tak. O, nie. Dobra, przeżyłem to jakoś. Muszę uciec jak najdalej. Tu ktoś na mnie jest. Nani. Zaraz walę bombę tej Nani. Idę i uwaga. Tutaj jeszcze tak fake. Fake. O, nie. Dobra, ja tu zablokuję. Nie może przejść na mida. Okej, wychodzi i zabijam ją. Lecimy teraz z kolejnym regionem, którym jest Azja. Jak możecie zauważyć, większość osób już ma tutaj jakieś chińskie niki. Nie wiem, co to jest za język, może to jest koreański, japoński, nie wiem, nie znam się. Aczkolwiek na pewno na właśnie naszych europejskich serwerach nie jest aż tak dużo takich osób. No i popatrzcie, tu jak możecie zauważyć, dobra, sobie trochę odejdę i wam to pokażę. Jak możecie zauważyć, jest tu delay ze strzałem. Dopiero po jakimś czasie on się wystrzeliwuje. Wy może tego tak nie odczuwacie, jak to oglądacie, ale ja z tego powodu, że gram, to właśnie bardziej to czuję. Znowu się spotykamy z tym Gale'em, co na początku. On mnie tutaj w corner zaprowadził. No dobra, jestem dead, 100%. To już nie ma szans na wyjście, on mnie zaraz tu wepchnie. Może jakoś na litość go wezmę, proszę. O, ej, dobra, widzicie? To jest spoko gość. Mamy top 4, fajnie by było, gdybym właśnie w tej pierwszej grze już to sobie wygrał. Aczkolwiek, no nie wiem, czy mi się to uda, bo mam tylko 2 power cubesy. O, popatrzcie, jest tu jakiś El Primo z 12 i mój przyjaciel Gale, którego na razie nie chcę sobie zabijać, bo uratował mi życie. Chociaż to życie już się kończy mi w tej grze, no i dedam. Tutaj wam na chwilę przerwę, ponieważ chciałbym ogłosić konkurs o takiego skina do Jessie. Jeżeli chcecie go wygrać, to zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem. A także napiszcie w komentarzu gotowe. A tu na ekranie wyświetla wam się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka. Zgłoście do mnie na maila lub na Instagrama podbiór nagrody. Wszystko oczywiście masz podane w opisie. Dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania dalszej części filmu. Dobra, zmiana postaci i teraz wziąłem sobie Daryla, który jest na blisko. Mam nadzieję, że tutaj mi lepiej nim pójdzie. Od razu idę na mida, nawet nie zbieram żadnych powerów gdzie indziej. Tu mam jakąś pamkę, chociaż ona deada, ale tu Larry.
Czy on wejdzie sobie na mida? Ej, serio on tu wejdzie? Dobra, on tu wszedł. Niezły zawodnik. Okej, oni się tutaj biją, walą się, ja go zabijam. Czy go zabiję? Dobra, dead no, nice. Okej, gdzie jest ta pen? Ona tu gdzieś powinna się... O. Dobra, Meg ją bije, ja podjeżdżam tą penę i... Ej, będę, wygram to. Proszę. Czy gadżetem to jeszcze wygram? Dobra, wygrałem. Teraz przeniesiemy się do Ameryki Północnej. Dobra, lecimy teraz z Ameryką i jak możecie zauważyć, na niej nie ma wcale aż takiego dużego delayu, więc będzie się grało w miarę przyjemnie. I tutaj możliwe, że sobie pierwszego fraga zgarnę na tej Piper. Tak jest, udało się. Czekajcie, czy mi się go uda zabić? Dobra, udało mi się. Sobie trochę się uleczę w moim turecie. Ale jestem chyba dead tutaj. Jeżeli się nie schiluje, to jest lipa. Dobra, na szczęście zmisował ten Angelo. Kto tu siedzi? Czemu on tu siedział? Dobra, na szczęście go zabiłem sobie na spokojnie. Okej, Jin mnie przyciągnął i odepchnął. Nie wiem, czy to było takie bardzo mądre z jego strony. Straszna lipa jest na razie. Dobra, tutaj jakiś fang? Nie. Nie. A była taka dobra gra. Okej, tu jakaś Jackie sobie zbiera na dole powery. Ja zbieram tutaj te swoje. Może ją trochę obiję, albo może ją zostawię. Nie ma co się tutaj zaczepiać z nią. Mam tutaj następne skrzynki. Tylko czy ona będzie chciała mnie podebrać, to jest bardzo prawdopodobne. Więc ja muszę to szybko zrobić. Jakaś B tu chodzi. I jakaś Jessie w krzaku, co jest grane? Dobra, zabijam ją. Mamy top 4 i mam 4 powery. Okej, kolejny fajdzik. Ja tu wejdę na trzeciego. I oho, dobra, dzięki. Okej, on też ma 7 powerów. No tak szczerze, tutaj nie wiem, kto to wygra. Dobra, zadałem mu coś tam. Okej, nie trafił ulta na szczęście. Rzucam tutaj mojego tureta i będę go bijał. Jest dead, let's go. Przyszła pora na Amerykę Południową. Dobra, na Ameryce Południowej może być już trochę większy delay, tak jest. No i mnie zabija. Dobra, druga gra. Zbieram sobie tutaj 2 powery. No i jestem dead. Gramy następną grę i tutaj już zbieram sobie skrzynkę pierwszą. Mam nadzieję, że ją zbiorę. Dobra, zebrałem. I może te na midzie jeszcze uda mi się zgarnąć. Albo te tutaj. Popatrzcie, obijam. Może dwóch zabiję. Dobra, zabiłem jednego, ale tego drugiego to zabił Miko. W każdym bądź razie zgarnąłem sobie z ich obu power cubesy. I tu jeszcze widzę kolejną skrzynkę. Tylko czy tu ktoś na nią nie kampi? Ej, tu jakiś ziomek sobie chodzi na dole. Dobra, go może zostawię na razie, chociaż... Chętnie bym go sobie zabił. Nie no, ciężko tak trafić na daleko cokolwiek na tym delayu. Ale dobra, ja się nie poddaję i go spróbuję tutaj jakoś sobie zabić. Może autoaim będzie lepszym pomysłem. Chyba na to wychodzi, że autoaim jest lepszym pomysłem, ale prawie zginąłem. Nie no, jakiś ból w krzaku kampi, nie wierzę. Okej, jakiś fajcik, dołączę sobie do niego. Zabijam, no niestety nie zabijam, ale zabijam tą pumpkę na pewno. Tak jest, i mam 3 powery. I tu jeszcze mam 2 skrzynki, więc wychodzi na to, że mam ich 5. Jakiś Byron tutaj też chodzi, może go zabiję? Raczej tak, tak jest. Dobra, mam już top 4 i mam 7 powerów. Tam, czy ten Miko się wywalał od zona? Co on robi? No bez kitu, wywalił się od zona, hop. No to nie, no może sobie tego power... Co to było? Dobra, zmiana postaci na Melody, ponieważ to Max było mega ciężko trafiać na daleko. A dzięki Melody przynajmniej mogę tymi nutkami jej kogoś zabić. Więc będzie, mam nadzieję, łatwiej. Tutaj jest jeszcze jakaś skrzynka niewzięta. Czy ja ją mogę sobie ogarnąć jakoś? Czy mi pozwolą tutaj przeciwnicy? Chyba tak, z tego co mi się wydaje. Sobie puszczę tarczę, żeby mnie nie zabił. Tylko, że on mnie goni chyba. No tak, on mnie goni. Muszę sobie jak najszybciej ultę naładować, ale dobra, chyba mi odpuścił. Jednak nie odpuścił. Ale czy ja tu zrobię ucieczkę jakąś? I zabiłem go, nice. Dobra, uff. Mamy to przejście, ja mam 2 power cubes. No nie wygląda to za kolorowo. Jak ja mam teraz stąd wyjść, jak tu Amberka kampi jakaś? No i jeszcze z ultem na mnie czeka, co jest? Ale ona awczy chyba. Jednak nie awczy, żartowałem. Odpalam sobie tarczę, żeby nie zginąć. I przez ścianę mogę ją jakoś. Tylko, że ona też ma taki sam gadżet właśnie. Dobra, Dynamite ją zestunował, patrzcie to. Tak jest, ej, zgarnę fragment Dynamite'u, nice. Mamy top 3 i ja mam już 6 power cubesów. Wygląda to już o wiele lepiej niż na początku. Okej, mogę tu przez ściany go bić. O nie, on sobie odpalił hot doga. Dobra, niech ten sam go trochę pobije. Ja się schiluję jak najbardziej. Jest fight. Ja tutaj na trzeciego wchodzę oczywiście, nie no, dał go odpalił hot doga sobie. No i niestety nie udało się tego wygrać. Dobra, kolejny raz zmieniłem postać, tym razem na Lu i powiem wam szczerze, że na tym regionie na razie najciężej mi się gra. Jakiś kit tu jest na midzie, czy go sobie zabiję, albo obiję chociaż trochę. O, on ma ulta. Dobra, uciekł. Ale na razie jak zauważyłem, to na tej właśnie Ameryce Południowej strasznie mało jest kitów i Edgarów w porównaniu do Europy. O, czy tego kolta sobie obiję? Znaczy zabiję? Tak jest, zabiłem. Tylko żeby tu nikt nie kampił na mnie. Na szczęście nie. Mam 3 powery i tu widzę jakiegoś fajta.
On ma Loa i nie żyje już, okej. Okay. Tylko El Primo sobie tutaj zamrożę, żeby przypadkiem nie miał pomysłu do mnie podchodzić. Gdzie jest ten El Primo? On jest tu na dole. O, jestem w tarapatach. Ta Pearl jest na razie najłatwiejsza do zabicia, więc właśnie w jej stronę bym się udawał, chociaż niekoniecznie może. Gdzieś tu na pewno musi ktoś kampić w tym krzaku. Jakiś gaz na dole jeszcze, z dwoma powerami, to może go zabiję sobie. Chociaż ciężko strafić tym autoimem. Dobra, może jednak nie zabijam. Okej, tu jest jakiś Karl. Zabiłem go. I czy ten gaz zginie od podpalenia? Zginie, tak. Nie zginie, ale ja go zabiłem, więc jest git. Mam ulta, tylko żeby go teraz dobrze wykorzystać, rzucam na tego poko tego ulta może. Okej, obijamy go razem z tą Pearl. Musimy go zabić w pierwszej kolejności, a wtedy będzie już naprawdę mega łatwo. Dobra, jest dead i zabijam tą Pearl. Jest, wygrałem, ale naprawdę to było mega ciężkie. I lecimy już z ostatnim regionem, którym jest Australia. Dobra, lecimy teraz z Australią i zobaczymy, jaki jest tu delay. Ej, dobra, delay jest ogromny. To jest najgorszy chyba delay, jaki dziś miałem. Największy w sensie. I jeszcze z tego, co zauważyłem, to strasznie długi jest matchmaking. A ja mam 0 power cubesów, więc ta gra na razie się do mnie nie uśmiecha. I tu jestem chyba dead od właśnie Amberki, no niestety. Zmieniłem teraz postać na Amberkę. Mam nadzieję, że ją mi pójdzie lepiej. Ale tu mam jakąś Piper. Ja od Piperek muszę się trzymać jak najdalej. A to może sobie zabiję przez... Zabiłem ją, tak? Zabiłem, dobra, nice. No szczerze, ten gadżet jest naprawdę mega mocny. I na szczęście ta Ems nie przewidziała, że go użyje. Mamy 4 powery, więc na razie to wygląda dość fajnie. Tutaj Otis z 6 jest. On też jest mega groźny, ale go może sobie... Zabiję, albo chociaż obiję. Obiłem, dobra. Ja tu muszę chyba sobie poczekać w krzaku trochę, ponieważ ten Otis mi zdecydowanie nie odpuści. Ja pójdę sobie do tego krzaka może. Okej, będzie teraz ten fight. Będzie teraz ten skok. Ale on pokazuje mi, że jestem tu. Nie. On mnie nie widzi, tak? Ej, nie zauważył mnie. Zauważył. Ja nie mogę. Jakim cudem on mnie widział? Ja się specjalnie odsunąłem. Na midzie mamy jakiegoś Rico, który także chce zgarnąć skrzynki, ale ja go... Odstraszyłem, dobra, myślałem, że jeszcze go zabiję, ale tyle wystarczy. Te skrzynki były mi po prostu bardziej potrzebne niż jemu, no, taka prawda. Wiem, że tu na dole campi Brock jakiś, z tego co widziałem przez chwilę dosłownie. Czy Tabi nie wie? Ona serio nie wie, że mam ten gadżet. Ten Edgar musi teraz na nią skoczyć, musi ją zabić. Tak jest. Jest, dobra, zabili się nawzajem, ale szczęście. Mam teraz 8 powerów i mogę to wygrać. Myślisz, że tu ktoś siedzi naprawdę? No nie wydaje mi się. On mi pokazuje, że ktoś tu siedzi, ale ja mu coś mu nie dowierzam w to. Coś on mnie tutaj baituje, ale tu musi ktoś siedzieć. Tak, tu siedzi. O, dobra, ten Brock ma jednak 6 powerów. Dobra, weź, zabij go, Rico, nice. I teraz ja ciebie zabijam. Niestety taka kolej rzeczy, czy ja cię zabiję, czy ja cię... Nie, zabiję go, nie wierzę. Po wielu, ale to naprawdę wielu przegranych grach, w końcu, a zresztą sami zobaczcie. Proszę. Jest, udało się. Okej, a więc to na tyle w tym odcinku. Wpadajcie na te filmy, które teraz widzicie na ekranie, bo wyszły naprawdę spoko, a my widzimy się w następnym.